Na Górnym Śląsku utopca nie trzeba nikomu przedstawiać. Kiedyś straszono nim dzieci, ale później ta wymyślona postać została trochę oswojona. Na tyle, że zaczęła pojawiać się w przestrzeni publicznej. Na rynku w Bieruniu od kilkudziesięciu lat stoi fontanna z utopcami, która właśnie zaczęła jednak przeszkadzać grupie mieszkańców. O co chodzi? O tym Paweł Jędrusik. Do bieruńskiego urzędu wpłynęła petycja podpisana przez kilkadziesiąt osób, które domagają się zaprzestania promowania wizerunku utopca i usunięcia rzeźb przedstawiających go na rynku. Dla wielu mieszkańców to absurd. Krasnoludki w ogródkach to są złe, a mamy je nie. Dzieci się cieszą. A koziołki w Poznaniu. A smok wawelski. W Warszawie. No właśnie. A smok wawelski. Ta mała fontanna na rynku w Bieruniu stoi tu już od kilkudziesięciu lat. Przecież to jest nasza historia tego Bierunia. To jest historia Bierunia. Przecież Bieruń to były stawy, to były hodowle ryb kiedyś. To jest, a te panie, które się zajęły tym, to chyba coś nie po kolei. Jakim złem? Nie, to jest niemożliwe. Niedobrze. Absurdalny pomysł? Tak, bardzo. Autorem petycji nie jest żadne stowarzyszenie, a mieszkańcy, którzy zebrali podpisy. Trudno jednak znaleźć informację, kto zainicjował akcję. W petycji autorzy wskazują, że rzeźby mogą być realnym zagrożeniem duchowym dla mieszkańców Bierunia i są niezgodne z katolickimi przekonaniami, bo według wierzeń utopiec był demonem wodnym, ale według innych źródeł mógł też kojarzyć się pozytywnie. Pojawiał się czasami u młynarzy, ponieważ bardzo lubił środowisko wodne i często zachodził właśnie do młynarzy, ponieważ oni mieli koło młyńskie, które napędzała woda. I on generalnie pomagał tym młynarzom w ich pracach, ale bywał czasami też złośliwy. Jeżeli ktoś był źle ustosunkowany do utopca albo zrobił mu jakąś przykrość, to utopiec niestety też potrafił być bardzo przykry i złośliwy. Czy petycja wynika ze złośliwości jej autorów? Trudno dociec. Tak czy inaczej muszą się nią teraz zająć władze miasta. To reguluje ustawa, więc petycja zostanie rozpoczęta w ustawowych terminach zarówno przez Urząd Miejski, jak i Radę Miejską, bo wpłynęła również do Rady Miejskiej. No i będziemy musieli udzielić odpowiedzi z tą petycję składającym. Można się spodziewać, jaka ta odpowiedź będzie. Być może trzeba będzie trochę lać w niej wodę, żeby utopca uratować.